Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu zatytułowanym Jeszcze się Polska o nas upomni. Jest to, jak Państwo doskonale wiecie, nasz wkład w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. A dzisiejsze spotkanie zorganizowali dla Państwa Stowarzyszenie Dobro Wspólne, Stowarzyszenie Solidarność Walcząca, Stowarzyszenie Do Rzeczy i oczywiście Dom Kultury w Łomiankach. Jest nam bardzo miło gościć Państwa dzisiaj tutaj w naszej sali i chciałbym, żebyśmy rozpoczęli nasze spotkanie jak najbardziej uroczyście od tego, abyśmy powstali i odśpiewali wspólnie hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo Państwu. Chciałbym w tym momencie prosić o zabranie głosu gospodarza naszego miasta, pana burmistrza Tomasza Dąbrowskiego. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za Państwa obecność. Chciałem pogratulować organizatorom dzisiejszego spotkania, a także ci organizatorzy byli organizatorami wczorajszego spotkania z młodzieżą, gdzie było bardzo dużo młodzieży. Bardzo dziękuję właśnie za to, co robicie. Nie będę miał żadnego wykładu ani jakichś słów, bym chciał kilkoma myślami się podzielę, a jednocześnie będę prosił o pomoc. I to tak jak gdyby w kontekście takim. Bardzo dobrze, że już, bo to jest 3 lata, od kiedy już Sejm Rzeczpospolitej Polskiej to święto ustanowił. Coraz bardziej ono się rozbudowywuje. Miałbym prośbę do organizatorów o taką pomoc, żebyśmy mogli w szkołach, żebym ja mógł wydać tam, nie tylko zarządzenie, ale dać powiedzmy dyrektorom, jak się wchodzi do szkoły, żeby mógł być testament żołnierzy wyklętych. Panie i panowie, jeszcze się Polska o nas upomni. Te słowa rotmistrza Witolda Pileckiego stały się ciałem dzięki inicjatywie świętej pamięci prezydenta Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego i prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Świętej Pamięci Janusza Kurtyki oraz wsparciu licznego grona ludzi dobrej woli. W lutym 2010 roku zgłoszony został projekt ustawy o ustanowieniu 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nie jest to data przypadkowa. 1 marca 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie po wyjątkowo brutalnym śledztwie zamordowano przywódców 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. W kilkunastominutowych odstępach od godziny 20 metodą katyńską strzałem w tył głowy bestialsko zamordowano 7 członków ostatniego kierownictwa WiN. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu środowisk kombatanckich i patriotycznych oraz rodzin pomordowanych ustawa weszła w życie w lutym 2011 roku. Cel został osiągnięty. Chwała im za to. Po trzykroć chwała. A jak uhonorowanie wielkich patriotów, żołnierzy wyklętych wygląda w naszej łomiankowskiej rzeczywistości? Stowarzyszenie Dobro Wspólne w grudniu 2012 roku skierowało na ręce
przewodniczącego Rady Miejskiej pana Jana Grąckiego pismo z prośbą o nazwanie jednego z trzech nowo powstałych w Łomiankach rond imieniem żołnierzy wyklętych. W styczniu 2013 roku skierowaliśmy formalny wniosek wraz z uzasadnieniem i mapą sytuacyjną poparty przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Grupa Campinos. Bez odzewu. Następnie do Urzędu Miejskiego w Łomiankach wpłynął wspólny wniosek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko Campinos wspólnie z Kołem Związku Kombatantów RP w Łomiankach w sprawie nadania nazwy rondom w ciągu ulicy Brukowej imion m.in. imienia żołnierzy wyklętych. Wyżej wymienione środowiska, pragnąc utrwalić w świadomości społecznej pamięć o żołnierzach ruchu oporu czasów ostatniej wojny walczących z dwoma totalitaryzmami o wolną i niepodległą Polskę. Wniosek ten znalazł się w programie sesji Rady Miejskiej w Łomiankach w dniu 13 czerwca 2013 roku. Nie był jednak procedowany. Przewodnicząca Komisji Społecznej, radna Platformy Obywatelskiej, pani Magdalena Maksym-Wójcicka stwierdziła, iż w związku z brakiem regulaminu nazewnictwa ulic nie może zająć się tym wnioskiem. Do tej pory, począwszy od początku kadencji obecnej Rady, brak tegoż regulaminu nie przeszkadzał. Jakże to nazwać? Czyż to nie typowa obstrukcja? Od tamtej pory minęło już blisko 9 miesięcy, a wniosek o uhonorowanie wielkich polskich patriotów czeka w tak zwanej zamrażarce, nie sejmowej, komisji społecznej. Czyż nie wynika to z niechęci do naszej historii? Do patriotyzmu, heroizmu, do polskości? Nasze stowarzyszenie nie ustaje jednak w dalszej walce na rzecz uczczenia niezłomnych patriotów, żołnierzy wyklętych. Zebraliśmy ponad 430 podpisów popierających nasz i środowisk kombatanckich wniosek. Apelujemy i prosimy, wesprzyjcie nas Państwo w naszej walce poprzez obecność na sesjach Rady Gminy. Bo cześć i chwała żołnierzom wyklętym jest należna jak mało komu. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, przed nami teraz koncert, ale zanim to nastąpi, chciałbym, żebyśmy gorąco powitali gościa specjalnego, który rzadko się pojawia w Domu Kultury, ale była przed chwilą właściwie mowa, więc tak w nawiązaniu chciałbym powitać pana przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Jana Grąckiego, który sławił się również ostatnio odebraniem Domowi Kultury 38 tysięcy z tegorocznej dotacji. Witamy serdecznie, panie przewodniczący. Przed państwem teraz artyści. Artyści, którzy swoje serce, duszę i talenty wykorzystują ku pokrzepieniu serc w trudnych czasach, bo czasy ciągle są trudne, trwa ciągle walka o polską kulturę. Przed państwem dwóch bardów. Pan Paweł Piekarczyk, który pisze, komponuje, śpiewa i jest, kontynuuje takie wspaniałe tradycje polskiej piosenki patriotycznej. Wraz z nim wystąpi pan Leszek Czajkowski, również piosenkarz, poeta i publicysta, zwany bardem polskiej prawicy. Piosenki będą pochodzić z programu Żołnierze Niezłomni, Podziemna Armia Powraca. Myśmy nagrali, wydali płytę pod tym samym tytułem specjalnie na tegoroczne święto Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych. Celem zamysłem naszego programu jest pokazanie, że właściwie nie pokazanie, bo to już widać, jak gdyby dołączenie się do tych głosów, które pokazują, które unaczniają i przenoszą do świadomości ludzi, że opozycja do komunizmu nie narodziła się w latach 60. od jakichś listów rewizjonistycznych, partyjnych czy 68 roku rozrób, natomiast narodziła się w zasadzie w momencie przechodzenia spod okupacji niemieckiej, pod okupację sowiecką. I to była ta pierwsza opozycja prawdziwa, antykomunistyczna w Polsce,
właśnie ci żołnierze niezłomni, oni zapłacili naprawdę bardzo wysoką cenę swojego poświęcenia, swojej odwagi, tego dzieła. A swoją drogą to, co panowie mówili na temat nazywania ronda, strasznie smutne jest. Żołnierze wyklęci wrócili do naszej świadomości, no to wrócą chyba też jako patroni rond ulic. Mam nadzieję, że to będzie z czasem postępowało. To pierwszą piosenkę... Ich imienia się już po prostu nie da z polskiej historii wykreślić. To pierwszą piosenkę zadedykujemy panu przewodniczącemu, żeby mógł spróbować spowodować, żeby jednak regulamin nie przeszkadzał, czy jest, czy nie ma. Moim zdaniem brak regulaminu uwalnia. No bo jak jest regulamin, to trzeba go przestrzegać. Jak go nie ma, to nie trzeba go przestrzegać, można nazywać jak się chce. A czy prawo na pewno? O, coś tutaj się włączyło. Nie, nie słychać? Nie, o, nie ma głosu. Czy można poprosić o głos? Czy ja powiedziałem coś niestosownego? Regulamin. Powiedz. No chyba coś jest nie tak. Cóż to się stało? Ja proszę o wolność sprądu. A wolność to musi być sprądem. Ale nie prądem politycznym. Widzisz, poprosiłeś, żeby ci poprawili i zabrali ci mikrofon. To się nazywa cenzura prewencyjna. Ale tam po prostu było czerwone światełko. Tak, to trzeba czerwone, ale tu czerwonego w ogóle nie ma. A jest zielone. Jest zielone. Jak już mnie nie przedziała, to jedziemy. Tak, teraz już nie ma cenzury prewencyjnej, jest cenzura represyjna. Naprawdę, bo cenzura prewencyjna było to, że zamykała gęby przed. A teraz po prostu jak się coś powie, to potem można być pociąganym do odpowiedzialności. I czasami jest tak, że sądy dają tak drastyczne kary za mówienie prawdy. Zresztą, co państwo o tym doskonale wiecie. Dobrze, ale to już zbyt duża dygresja. Rozpoczynamy. Panie przewodniczący, piosenka dla pana. Panie przewodniczący, dla wszystkich włodarzy tego gmina, czy radnych, i wszystkich ludzi, którzy decydują o tym mieście i o Polsce po części. Pomianki są blisko Warszawy także. Ale my wierzymy w państwa, że staniecie na wysokości zadania. No tutaj apel do władzy jest konieczny. Wyklęci niezłomni. Klęci pół wieku, żołnierze niezłomni, ofiary ubytów, stawiamy wam pomnik. Choć w naszej pamięci jesteście od lat, dopiero dziś święcić możemy wasz wkład. Obronę ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem, pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Choć skończone branie co róż pomniejszają wasz trud i oddanie dla wolności kraju. Choć wyje niemiło chór rosyjskich sług, my wiemy jak było i wie o was Bóg. Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem, pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. To byście wskazali, jak zachować honor, gdy dla głupców Stalin był prawdą wcieloną. To byście wiedzieli, gdzie dobro, gdzie zło, gdy z rasu do celi w kajdankach się szło. Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem, pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Uznani od nowa, żołnierze niezłomni, być może już o was nasz kraj nie zapomni. Najwyższe honory należą się wam, wam na Polskę chorym, wam ofiarom kłamstw. Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem, pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost.
Proszę Państwa, dzisiaj zaszczycił nas swoją obecnością żołnierz wyklęty. Wspaniały poeta, którego książkę myślę, że uda nam się niebawem udać. Chciałem zaprosić teraz, poprosić o przeczytanie kilku wierszy pana Leszka Mroczkowskiego. Dobry wieczór Państwu. Nie będę Państwa zanudzał. Może tak króciutko opowiem, co zdarzyło mi się w celi śmierci. Otóż któregoś ranka obudziłem się, bo było cholernie zimno, a spaliśmy na betonie i obok mnie, a było nas czterech celi, patrzę, że nie ma tego, który spał koło mnie, klęczy on na środku celi i modli się. Za chwileczkę wstał i mówi: słuchaj, synku, obudź ich, bo chciałem was pożegnać. To był ksiądz Wrona. Stanął nad nami, rozłożył ręce i powiedział: dzieci, błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, zaraz przyjdą po mnie. Za chwileczkę wpadło czterech i wywlekli księdza, chociaż nie bronił się. Był to szczuplutki, niewysoki mężczyzna. Jeżeli Państwo pozwolą, to ja przeczytam wiersz, który napisałem w związku z tym, z tą śmiercią. Pamiętam, w celi czterech nas było, gdzie lizaliśmy po śledztwie rany, a z nami siedział cichy, pogodny ksiądz Wrona, na śmierć skazany. Był spowiednikiem gdzieś pod Turbaczem, gdzie wieje halny i szumią smreki, i był na tyle nierozważny, że nie donosił chłopcom z bezpieki. Klęczał więc cicho na progu celi, szepcząc modlitwy zakonających i błogosławił wrogów za ścianą i nad pokotem w celi leżących. A kiedy wpadło oprawców czterech i ręce wiązali mu liną, on wciąż powtarzał: wybacz im, Panie, przecież nie wiedzą, co czynią. Stach cichociemny, co w nic nie wierzył, klęczał pod ścianą i Boga prosił, by opiekował się duszą Polaka, co ginął, bo nie donosił. Więc jeśli kiedyś spotkasz purpurata, co podpisywał się bez oporu, wspomnij cichego księdza Wronę, co zginął za Polskę i dla honoru. Ale przede wszystkim jestem tutaj szczęśliwy, że jeżdżę po Polsce z dziełem swojego życia, bo macie Państwo przed sobą album Żołnierze Wyklęci, Antykomunistyczne Podziemie Zbrojne po 1944 roku, który powstawał przez 20 lat. W połowie lat 90., kiedy naprawdę wiedza o żołnierzach wyklętych była marginalna. W tej chwili to ja rzeczywiście widzę mnóstwo, tak jak mówię, powstało mnóstwo książek. Ja po raz pierwszy z tymi bohaterami spotkałem się, drukując w podziemiu książkę Dariusza Fikusa, pseudonim Łupaszka. I jak nastała wolność, jedni poszli w politykę, moi koledzy, drudzy poszli w biznesy, to ja sobie pomyślałem, że przywracanie żołnierzy wyklętych, wtedy jeszcze nie było tej terminologii, ona powstała właśnie w połowie lat 90. To jest coś, czemu warto poświęcić resztę swojego tak pięknie rozpoczętego życia i poświęcić siły i energię. Na początku w dwóch słowach o tym albumie, a potem o żołnierzach wyklętych. Pierwsza część albumu, pierwsze wydanie albumu powstało w 99 roku, kiedy jeszcze nie było IPN. To było, spotkałem w połowie lat 90. dziejopisa Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Leszka Żebrowskiego, który jest tutaj taką sztandarowym autorem. On poznał mnie z innymi autorami, z żołnierzami wyklętymi, z rodzinami żołnierzy wyklętych i rozpoczęła się praca nad wystawą i nad albumem.
bo na początku była wystawa złożona z 50, potem 70 takich fotografii żołnierzy i młodzi ludzie łącznie z Leszkiem i Pawłem jeździli po małych salkach katechetycznych, świetlicach i prezentowali naprawdę nielicznej publiczności tych żołnierzy. Pierwsza wystawa duża powstała w 1999 roku i pokazana została dzięki zgodzie marszałka Sejmu Świętej Pamięci Macieja Płażyńskiego w Sejmie. Postawiono ją 28 maja. Wtedy jeszcze była taka atmosfera, że no, świetlana postać pan Maciej Płażyński, ale on mimo wszystko nie chciał się zgodzić na to, żeby postawiono ją 8 czy 9 maja. Prawda? Uznał, że te dwie daty są, no, mogą wywoływać pewien zgrzyt, prawda? Że tu jest zakończenie wojny, a tutaj pokazujemy, że żołnierze Jastrzębia czy Łupaszki rozbijają więzienia kolejne, prawda? I uwalniają więzionych tam żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji poakowskich. I pierwsza, ten album mniejszy, tam było około 600 zdjęć. Była cały czas praca. W tym albumie macie Państwo taki wykład historyczny o poszczególnych formacjach, o żołnierzach Armii Krajowej, którzy walczyli z bolszewizmem na Nowogródczyźnie, na Wileńszczyźnie, na Kresach Południowo-Wschodnich, a potem są rozdziały omawiające poszczególne formacje wojskowe, które były powoływane po rozwiązaniu Armii Krajowej w styczniu 1945 roku. I rozdział o winie, o Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość napisał świętej pamięci Janusz Kurtyka, Leszek Żebrowski oczywiście o NSZ-cie i Narodowych Siłach Zbrojnych, Kazimierz Krajewski o Nowogródczyźnie. I tak można by wymieniać, bo tu jest spis treści, na końcu jest 12 rozdziałów i są omówione wszystkie informacje. W tym albumie jest około 1500 zdjęć. 1500 zdjęć. Prawie wszystko, co dało się wyciągnąć od rodzin poległych żołnierzy, czy jeszcze żyjących, z archiwów IPN-u, bo IPN powstał na jesieni 1999 roku i większość tych historyków, którzy tutaj napisali swoje artykuły wprowadzające do poszczególnych formacji, pracuje w IPN-ie i badając te archiwa IPN-owskie, wyciągali te zdjęcia, upubliczniali je i przekazywali do tego albumu, dlatego w wydaniu zeszłorocznym, bo ten album ukazał się w zeszłym roku, w zeszłorocznym jest ich już prawie 1500. Ale opowiem Państwu, bo to, co teraz obchodzimy, że mimo wszystko jest troszkę tych pomników, prawda? Mimo wszystko troszkę jest. Mimo różnych niechęci w różnych regionach kraju troszkę ich jest. To i w tej chwili święto 1 marca jest najbardziej społecznie obchodzonym świętem. Powstaje kilkaset społecznych komitetów obchodów. To opowiem Państwu też o centralnych obchodach. To byłem na takim spotkaniu jak tutaj w Maciejowicach, w Pruszkowie, no, w gigantycznej ilości miejsc. To jest najbardziej społecznie obchodzone święto. Ale my jeszcze mamy do zrobienia strasznie dużo. Potwornie dużo. Dlatego, że zdarzają się jeszcze takie sytuacje, że oblewany jest pomnik Inki w Krakowie. Zdarzają się sytuacje takie, że pani Senyszyn opowiada w sposób uwłaczający godności żołnierzy wyklętych o tym, że ostatni partyzant, który zginął 21 października 1963 roku, on zapomniał, to są jej słowa, nie zauważył, że II wojna światowa się skończyła. On nie zauważył, prawda? I drwi z niego, że zginął w 1963 roku. I nikt jej nie powie, że on nie miał szans wyjść spod ziemi. Bo dam taki przykład żołnierzy, którzy próbowali z tego podziemia wyjść. To między innymi porucznik Marchewka, pseudonim Ryba, który ujawnił się w 1947 roku. On się ujawnił. I rozpoczął spokojne życie w Łodzi, handlując warzywami. I Urząd Bezpieczeństwa upomniał się. Chciał złapać jego dowódcę taborowskiego, pseudonim Brozda. I Ryba miał wyjście. Albo pójść na współpracę, ale pójść do więzienia i dać głowę.
zdecydował się pójść na współpracę, to znaczy fałszywie zdecydował się, podpisał współpracę. Pojechał na teren działalności Bruzdy, zameldował się swojemu dowódcy, poinformował go o sytuacji, w jakiej się znalazł, że zmuszono go do współpracy, ale on nie chce wydać swojego dowódcy i że on już z nim zostanie do końca. Że on już z nim zostanie do końca. I tak też się stało. Jego dowódca Bruzda zginął w 1954 roku, a on zginął w swoim bunkrze w Jeziorku w 1957 roku. On próbował się ujawnić w 1956 roku na bazie odwilży, prawda, śmierci Stalina, odwilży, przemian, tej październikowych przemian. Jednak funkcjonariusze urzędu próbował się ujawnić, działając przez swojego adwokata. I funkcjonariusze już Służby Bezpieczeństwa, bo jak wiemy, Urząd Bezpieczeństwa został rozwiązany i na jego miejsce powołano Służbę Bezpieczeństwa, powiedziano mu, że nie może się ujawnić, bo jak się ujawni, to zostanie skazany na karę śmierci. I on pozostał w podziemiu do samego końca i zginął w 1957 roku. I takie miał w identycznej sytuacji znalazło się kilkuset żołnierzy wyklętych. Między innymi Józef Franczak, pseudonim Lalek, który, tak jak powiedziałem, zginął w 1963 roku. I w tej chwili jeszcze ośmiela się poseł RP mówić, drwić, szydzić, że on nie zauważył, że zakończyła się II wojna światowa. Szanowni Państwo, takich przykładów możemy mnożyć, bo kiedy Sejm próbował podjąć uchwałę, że żołnierze Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość dobrze zasłużyli się Polsce, to wstał poseł Marek Borowski, na szczęście nie moja rodzina, wstał i powiedział, że ta idea może była i słuszna, ale przecież w tym winie po prostu byli mordercy, którzy na przykład zabili 6 robotników z Chodakowa. I nikt z prawicowych posłów nie miał tej wiedzy, żeby wstać i powiedzieć: panie pośle, pan kłamie. Po pierwsze, to nie byli żadni robotnicy z Chodakowa, tylko każdy z nich, jak zostali zatrzymani przez oddział 5. i 6. Brygady Wileńskiej Bartosza, miał przy sobie legitymację Urzędu Bezpieczeństwa. I w tym samochodzie, który został zatrzymany, jechały aktywistki. Jedna z nich w połowie lat 80. w takim piśmie regionalnym, świętokrzyskim piśmie regionalnym, dała wywiad o tej sytuacji, gdzie zacytuję: właśnie śpiewaliśmy hymn Związku Radzieckiego, kiedy zatrzymali nas bandyci. Prawda? I ona i jej aktywistki zostali wypuszczeni. Tym samochodem jechali również żołnierze KBW. I oni rozmundurowani, rozbrojeni, zostali również wypuszczeni. Żołnierze niepodległościowego podziemia, żołnierze wyklęci, wykonywali wyroki śmierci wyłącznie na funkcjonariuszach Urzędu Bezpieczeństwa, którzy notabene mieli ze sobą, bo to był grudzień 1946 roku, mieli ze sobą instrukcję, jak fałszować wybory w roku 1947. Ale tej wiedzy niestety niewiele osób posiadało i bezkarnie pan Marek Borowski mógł to na sali sejmowej wypowiadać. Szanowni Państwo, ja opowiem o kilku zjawiskach. Wiecie Państwo, co tu jest w środku tego albumu. To jest książka mojego życia i uważam, że najważniejsza książka trzeciej RP. Ale tu jest kilkaset, nie liczyłem dokładnie, ale tu przy zdjęciach jest kilkaset biogramów tych żołnierzy. No, biograficznych biogramów to może za dużo powiedziane, bo takie pełne biogramy zamieszcza się w słowniku biograficznym i wtedy ta książka nie miałaby 744 stron, tylko musiała mieć 8044 strony, prawda? Więc to są noty biograficzne tych żołnierzy, które pokazują tych ludzi, ich najważniejsze, w jakich formacjach służyli, takie najciekawsze sytuacje, w których się znaleźli. Polski zwanej ludową. Dzisiaj wiadomo, że była to misterna konstrukcja kłamstwa, fikcji, za którą kryło się morze łez. Działacz opozycji, współzałożycielka autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej, odznaczoną orderem za zasługi przez prezydenta Litwy oraz krzyżem komandorskim orderu odrodzenia Polski przez oczywiście prezydenta Rzeczypospolitej, publicystkę Gazety Warszawskiej, serwisów w polityce i wielu innych. Pani Jadwiga Chmielowska.
brak rozliczenia między PRL-em, czyli sowiecką strefą okupacyjną, a Polską, którą nie odwalczono, tylko zadekretowano. Czyli mamy taką trzecią RP za dwa grosze i dwie krople krwi, przed czym Piłsudski przestrzegał. Przepraszam za ostre słowa, ale gówno opakowano w kolorowe złote papierki i sprzedawano jako cukierki. I ludzie się dali nabrać. Mamy efekt, zrujnowany przemysł, gospodarkę przez te ostatnie lata, tak jak w wyniku wojny, chyba nawet gorzej, bo nie wiem, czy w wyniku wojny zbombardowano huty, kopalnie, wszystkie zakłady włókiennicze, zakłady przemysłu spożywczego, stocznie i tak dalej, i tak dalej. Straty ludnościowe, około 5 milionów młodych ludzi na zmywakach. I nie ma wzorca, że Humer i inni zbrodniarze siedzą w więzieniach, a nie dostają emerytur w wysokości 5 do 6 razy tyle, a nawet 10, bo ci, którzy walczyli o niepodległą Polskę, teraz tej solidarnościowej opozycji, dostają czasami po 600 zł. Tyle dostaje Ewa Kubasiewicz, która dostała wyrok 10 lat w 1981 roku. To nie ma przykładu. Nie ma dla młodych przykładu, że jeśli Polskę będziesz zdradzał, to wcześniej czy później za to odpowiesz. A jak będziesz o Polskę się bił, to wcześniej czy później będzie, że podziemna armia powraca.